Witam kolegów jadących z nami do Norwegii na wyprawę wędkarską na wyspę Hitra. Słuchajcie, na wyspie Hitra będziemy łowili trochę inne gatunki ryb niż na Morzu Bałtyckim. Będziemy łowili takie gatunki ryb jak molwa, brosma, plamiak, witlinek, dorsz, halibut. Halibut oczywiście może nam się trafić, nie mówię, że jest to ryba, którą będziemy łowili w dużych ilościach. Tak samo i żabnica może nam się trafić, zębacz się może nam trafić. Czarniaka na tą chwilę powinny być naprawdę duże ilości na około wyspy Hitra. Zresztą we wrześniu takie same duże ilości są makreli. Łowiąc dennie możemy również złowić rekinka, tak zwanego kolenia. Słuchajcie, chciałem Wam pokazać mniej więcej jak łowimy, na co łowimy. Na pewno ten film jest dedykowany dla osób, które jadą po raz pierwszy na Hitrę, żeby się miały możliwość łatwiejszego odnajdywania na wodzie. Tak więc może przejdę już do zestawów, te które ja używam. Ja używam zestawów serii Norway Quest, tak się ta seria nazywa. Są to tak zwane zestawy molwowe. Nie tylko molwowe, bo na te zestawy również, bo to jest do łowienia dennego, czyli przy dnie. I na te zestawy wszystkie ryby, które są tak naprawdę przy dnie, potrafią wziąć. Weźmy tak samo i halibut, przeważnie łowimy molwy i brosmy tak naprawdę na te zestawy. Łowimy również i witlinki, tylko że troszkę na... Później Wam pokażę, troszkę na delikatniejsze zestawy. Tak więc słuchajcie, pokażę Wam jeden zestaw, tak naprawdę według którego, czy na którym można bazować i robić sobie następne zestawy. To jest zestaw tak zwany, powiedzmy, molwowy. Ten zestaw akurat ma 110 cm. Zestawy oczywiście robimy sobie w zależności od kij, na jakie łowimy. Jedni łowią na kije 210 cm, inni 240, inni znowuż na przykład na 270. Tak, żeby było nam wygodnie, to my sobie sami dobieramy zestawy, ewentualnie robimy sami takie, powiedzmy, zestawy, żeby nam było wygodnie łowić. Słuchajcie, to jest, powiedzmy, podstawowy zestaw do łowienia dennego. Taki zestaw ma jakieś, powiedzmy, grzechotki. Ważna sprawa, żeby na każdym zestawie było coś świecącego, coś fluorescencyjnego. Mamy dwa wiązania. Tu są akurat normalne krętliki. Krętliki, powiedzmy, do wytrzymałości około 30 kg. Są zrobione dwie odnogi, na których mamy koraliki fluorescencyjne, kawałek rurki, jakąś ośmiorniczkę. No i tu mamy haki dosyć duże, bo mamy haki 7.0. Ten zestaw akurat jest wyposażony w jeden hak. Niektóre zestawy są wyposażone w dwa haki, żeby ten filet się nam ładnie prezentował w wodzie. Tak więc i ten również zestaw jest zakończony krętlikiem oraz agrafką. Ten krętlik również ma wytrzymałość ponad 30 kg. Główna żyłka tu jest akurat gdzieś koło jedynki zrobiona. I teraz tak, słuchajcie, do tych zestawów ja stosuję ciężarki. Ciężarki oczywiście można sobie zakupić w sklepie, przez internet lub można wylać sobie samemu. No my akurat wylewamy sobie samemu i ciężarki, i pilkery, bo zakupiliśmy kilka form. Ołów można dostać na każdej stacji wulkanizacyjnej, ewentualnie na skupie złomu. My wylewamy ciężarki 300 gram i 500 gram. Każdy z tych ciężarków zakończony jest dwoma oczkami, żebym miał możliwość ewentualnego połączenia dwóch ciężarków. I teraz, jeżeli, powiedzmy, uzbroję taki zestaw w taki ciężarek, tylko jeszcze jest jedna ważna sprawa, proponuję Wam nie montować tego ciężarka od razu do zestawu, tak jak tu jest agrafka, bo na innych zestawach są takie właśnie kawałki cieńszej żyłki,
Czyli jeżeli tu na przykład mamy jedynkę, to może być 40-60 żyłka zamontowana, oczywiście w zależności jaką mamy plecionkę na zestawie. Bo też nie założymy tutaj powiedzmy, nie wiem, 60 żyłki, jeżeli mamy plecionkę powiedzmy, nie wiem, no 0,15 na przykład, tak? Tak więc, a do czego ta żyłka? Ta żyłka do tego, żeby jeżeli będziemy mieli zaczep, to zerwiemy tylko ten kawałek żyłki i ten ciężarek, żebyśmy nie tracili całych zestawów i nie narażali na rozciąganie plecionki. Tak więc mamy już kawałek żyłki, powiedzmy nie wiem, 30 czy 40, mamy zamontowany ciężarek i takie coś opuszczamy do dna. Jeszcze jedna rzecz podstawowa. Słuchajcie, nie stosujmy jeszcze do tego tutaj kotwicy, no bo wiem doskonale, że są wędkarze, a mamy zestaw, mamy dwa filety, a tu mamy jeszcze oczko powiedzmy na ciężarku, to czemu nie zamontujemy sobie kotwicy, na przykład nie założymy sobie mięsa? Oczywiście można, tylko że na około Dolmoi i Hitry, może bardziej Dolmoi, bo my jedziemy na wyspę Hitra, ale będziemy tak naprawdę łowili naokoło wyspy Dolmoi. I naokoło tych wysp jest dno bardzo zróżnicowane. Takie same góry, jak mamy na zewnątrz, to co widzimy, prawda, będąc na ośrodku, czy powiedzmy jadąc nawet na ośrodek, takie same góry mamy również i pod wodą. Czyli dno mamy zróżnicowane, czyli powiedzmy mamy, nie wiem, głębokość 60 metrów, potem mamy dołek na 80 metrów, wychodzi nam na 60 i nagle wychodzi nam na 40. I w takich warunkach my łowimy, staramy się ten ciężar tym zestawem, ten zestaw staramy się utrzymać na głębokości około powiedzmy pół metra nad dnem, pół metra, półtora, o tak. I staramy się utrzymać ten zestaw, no i teraz jeżeli mamy dołek na przykład, tak, no to musimy sprawdzać, co jakiś czas, czy ten ciężarek faktycznie jest nam nad tym dnem pół metra czy półtora, no czy w tym momencie powiedzmy dryf jest dosyć duży, robi nam się struna i ten ciężarek wychodzi nam coraz wyżej i w niektórych momentach może być 4-5 metrów nad dnem, 10 metrów nad dnem. 4-5 metrów nad dnem też nie jest tak bardzo mocno groźne, bo ta ryba się potrafi podnieść z dna, bo woda jest naprawdę bardzo przezroczysta. Przezroczystość wody to jest na około normalne, tak jak my jesteśmy na łódce i mamy główki, no, znaczy główki, górki, na których powiedzmy jesteśmy, które są na głębokości 20-25 metrów, my normalnie widzimy dno, tak więc woda jest naprawdę bardzo, bardzo przezroczysta i te ryby, no, podnoszą się tak samo z dna i idą do przynęty, ale lepsze wyniki są, jak ten zestaw damy im tak naprawdę tak zwany pod nos, o tak. Tak więc utrzymujemy ten zestaw nad dnem, jeżeli mamy dołek, no musimy też opuścić w tym momencie ten zestaw i teraz jeżeli mamy kotwicę, opuszczamy do dołka, no to w tym momencie też mamy kawałek pod górkę. Staramy się rzadko pływać pod górkę, bo to są 100% zaczepy, no ale niestety nieraz musimy, tak? I teraz mając kotwicę zamontowaną na tym ciężarku, no to jak będziemy szli pod górkę, czy trafimy powiedzmy na kawałek jakiejś tam skały pionowej, no będziemy mieli zaczep, no i mordęga, bo w tym momencie i wszyscy muszą te zestawy do góry na łódce brać, żeby ta osoba ewentualnie odhaczyła, opływamy tak jak łódką od drugiej do tyłu, żeby ten ciężarek w tym momencie, jak jest skała, to nie szedł nam tak, tylko żeby skierować żyłkę, plecionkę, łódkę na wodzie w drugą stronę, żebyśmy mieli łatwość odhaczenia. Tak więc nie proponuję stosowania ciężarka, gdyż no są to dosyć częste, tego ciężarka, przepraszam, kotwicy, bo są to dosyć częste zaczepy. Tak więc mamy już zestaw uzbrojony. Ja sobie tak samo na tą chwilę już zapnę Wam ten ciężarek, tak, będzie może troszkę wiarygodniej, tylko że bez żyłki zapinam, że tu powinna być żyłka. Mamy ten zestaw, mamy go nad dnem i tak naprawdę co jakiś czas delikatnie wędką sobie ruszamy, żeby ten zestaw nam chodził góra, dół, zabrakło mi ręki. Żeby ten zestaw nam powiedzmy tak chodził góra, dół, tak samo i tutaj montujemy filety. Filety montujemy albo małe czarniaki, w zależności tak naprawdę co będziemy mieli. Filety robimy, no tu mamy coś powiedzmy a la makrelowego, tak? Ale będziemy łowili na,
na tą chwilę najprawdopodobniej na czarniaki. Tak więc filety. Robimy filet mniej więcej właśnie tej wielkości z ryby. Zakładamy, najpierw z jednej strony wbijamy hak, prawda? Potem wychodzimy od dołu hakiem, tak żeby ten hak nam wystawał. Żeby nam wystawał z tego fileta, żeby ten hak był na wierzchu. Ten kawałek, co nam zostaje tutaj poza hakiem, dobrze jest przeciąć na pół, żeby to były takie dwie wstęgi falujące. W tym momencie, jeżeli będziemy podnosili ten zestaw góra-dół, te końcówka tego fileta przeciętego będzie nam fajnie falowała i fajnie wabiła rybę. Tak więc proponuję w ten sposób uzbrajać sprzęt, jeżeli mamy dwa haki, czyli oczywiście ten duży hak mamy do naprężenia fileta, żeby się ładnie prezentował w wodzie. Tak więc mamy już uzbrojony zestaw. Mamy go już w wodzie. Ładnie się nam prezentuje. Staramy się utrzymać go od pół metra do półtora metra nad dnem. No i zaczyna coś nam się interesować tym zestawem. Niektóre brania są takie, że ta ryba no niestety zaś się weźmie, od razu wyczuwamy branie na szczytówce, bo naprawdę każde drobne brania, jak mamy założone plecionki na zestawach, na głównych, znaczy no, główne żyłki, czyli plecionki na kołowrotkach, naprawdę każde delikatne nawet branie jest bardzo, bardzo ładnie wyczuwalne. Tak więc mamy branie, tak jak powiedziałem, że niektóre biorą od razu, wyczuwamy, niektóre no, próbują, laskają, kombinują, no ale to tak samo się wyczuwa na ręce, bo jeżeli mamy już, ta ryba weźmie i zacznie powiedzmy, delikatnie już odpływać, wtedy zacinamy i ciągniemy do góry. Ryby denne łowimy przeważnie przy łososiarniach. Ważna rzecz, przy łososiarniach mamy tak zwane żółte boje. Przy każdej łososiarni to będziemy widzieli. Mamy sac i przeciwko sadza jest jedna, druga boja, sac, następna boja. Te boje są wyznacznikami dla nas, żebyśmy my łowili 100 metrów od tej boi. I słuchajcie, przestrzegajmy tego, z tego względu, gdyż no, pracownicy, którzy obsługują łososiarnie, odganiają nas od tych łososiarni, żebyśmy my nie plątali tych zestawów im w siatkach, to jest tak samo ich zarobek, ich praca. Jeżeli byśmy kombinowali, nie daj Boże, wyciągać te łososie z tych sadzy, no to są potężne kary finansowe. Mieliśmy przypadek, sam byłem świadkiem, że jedna z naszych łódek podpłynęła tak blisko łososiarni, że prawie pod same sadze. Bo tam były akurat duże stada czarniaków i za tymi czarniakami podpłynęli tak blisko łososiarni, nie powiem, bo nałowili tych czarniaków naprawdę tam powiedzmy, nie wiem, 5 czy 6 skrzyń, aczkolwiek nie trzeba tych czarniaków namierzać przy łososiarniach, bo pokażę Wam na miejscu, są górki bardzo fajne i są takie same stada czarniaków. I tak podpłynęli blisko, obsługa zadzwoniła po patrol, przypłynął do nas potężny statek, spuścili na wodę dwa pontony, 300-konne i podpływali do każdego i sprawdzali, jakie mamy ryby. I nie chciałbym być w tym momencie na miejscu kogoś, aczkolwiek to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sporadyczna sytuacja, że złowimy łososia tam na tych wodach, ale nie daj Bóg, że komuś się trafi jakiś ślepy łosoś i będziemy mieli kontrolę, no nie mam pojęcia, jak się wytłumaczyć w tym momencie, że my go złowiliśmy, a nie wyjęliśmy z sadzy, jeżeli oni będą mieli zgłoszenie, że ktoś przy tych sadzach się kręcił. Tak więc 100 metrów od tych boi łowimy. Teraz tak, naokoło każdej łososiarni mamy liny. Liny mocujące łososiarnię, żeby ona nam się nie przemieszczała. Przeważnie te liny są zamontowane, jeżeli mamy boje i boje, to te liny idą wzdłuż. Jeżeli mamy narożną boję, to idą te liny tak lekko, jedna w jedną stronę po ukosie, druga w drugą stronę po ukosie. My staramy się zawsze ustawiać pomiędzy bojami. Pomiędzy bojami, pomiędzy linami, no i teraz musimy natrafić również na dryf, żebyśmy ten dryf nam się tak układał, żebyśmy my mieli ten dryf pomiędzy linami, żebyśmy nie szli wzdłuż lin, bo to jest no, głupiego robota, momentalne zaczepy, nawet nam zestaw nie dojdzie do dna. No i dryf też nie powinien być za szybki, żeby ten zestaw, który opuścimy na dno, powoli nam penetrował właśnie dno i kusił ryby. Tak więc
Mamy zestaw nad dnem, zacięliśmy rybę, ciągniemy ją do góry. Na koło sosiarni mamy głębokość mniej więcej tam powiedzmy około 100 metrów. Są dołki też również i po 140. Molwa jak weźmie nam, ważna sprawa moi drodzy, ustawienie hamulca. No to jest podstawa tak naprawdę do łowienia. Czy łowimy na mięso, czy łowimy na pilkery. Ustawiamy hamulec tak, żeby ta ryba miała możliwość odpłynięcia nam, wyszalenia się na dnie, powiedzmy te pierwsze minuty, jak nam weźmie. Tak więc ustawiamy hamulec, mamy branie, zacinamy, ta ryba na pewno nam będzie pływała, odchodziła i tak dalej. Dajmy jej się wyszaleć, tak? Molwa mniej więcej tak powiedzmy do 40 metra pracuje, potem już nam słabnie, zresztą ona jak węgorz okręca nam się w zestaw również i w plecionkę. Powyżej tam powiedzmy 40-60 metra, tak jak mówię, ona już nam słabnie. Od 20 metra tak naprawdę ciągniemy ją jak kłodę. Bardzo często i gęsto są takie przypadki, że na głębokości powiedzmy 40-60 metrów ta ryba nam zejdzie. Czyli źle się nam zahaczyła, czyli po prostu nie została tam gdzieś powiedzmy pod kość, tylko wbiła nam się lekko w mięso. Oczywiście ciągniemy na przykład rybę nawet powiedzmy, nie wiem, 5-10 kg. Jest to również ciężar, ciągniemy ją spokojnie, powoli, ale przy każdym pociąganiu zaczynamy rozrywać jej ciało. Potrafi nam się tak w slangu wędkarskim, że ryba nam schodzi. Jeżeli taka ryba nam zejdzie w połowie wody, słuchajcie, nie wyciągajmy zestawu od razu do góry. Odpuśćmy kabłąk i opuśćmy ten zestaw 5-10 metrów do dna. I poczekajmy. Ta ryba naprawdę potrafi płynąć z powrotem do dołu, potrafi nam zaatakować ten sam zestaw i potrafi nam na niego wziąć. Naprawdę miałem już kilkadziesiąt przypadków takich, że te ryby podczas płynięcia do dołu interesowały się tym naszym zestawem i z powrotem na ten sam zestaw, tą samą rybę wyciągamy do góry. Jeżeli nam się zerwie ryba pod powierzchnią, to powiedzmy od 20 metra, tak mniej więcej, to ta ryba nam wypłynie, bo te ryby mają znowu tendencję, jeżeli my ją ciągniemy do góry, tylko jak ciągniemy ją dosyć szybko, bo jak powoli, to oczywiście ten pęcherz pławny nie wyjdzie aż tak mocno, ale ogólnie tendencja molwy, tak samo powiedzmy i brosmy, jest taka, że pęcherz pławny jej wychodzi. I w tym momencie, jeżeli ją zerwiemy na 20-15 metrów pod powierzchnią wody, ta ryba nam wypłynie jak bańka. Tak samo już kilka przypadków było, że właśnie koledzy na łódce zerwały im się te ryby pod powierzchnią, no i zdenerwowani, że patrz, ryba mi zeszła. Mówię, nie, poczekaj, spokojnie, zaraz nam wypłynie. I faktycznie, wypływa nam ryba jak bańka, o tak. Tak więc łowimy przy dnie. Jeszcze raz przypominam, pół do półtora metra nad dnem utrzymujemy zestawy. Słuchajcie, te zestawy możemy sobie przerabiać również. To jest akurat gotowy zestaw z dwoma hakami. Tak samo są gotowe zestawy, na przykład tutaj jest również o długości 135 cm z jakimiś koralikami, oczywiście tak samo jest fluorescencyjna rurka. Są dwa małe haki samozacinające. Te małe haki samozacinające, bo tu są akurat duże haki, prawda? Musimy patrzeć i kombinować, bo nieraz jest tak, że na te duże haki nie mamy aż takich dobrych wyników z tego względu, gdyż ryba tak mocno nie żeruje, a żerują drobniejsze ryby, powiedzmy tam do 5 kg i lepiej zużywać w tym momencie zestawów z mniejszymi hakami. Tu mamy zestaw, tak samo on ma 305 cm z jakimiś ośmiorniczkami czerwonymi, z końcówkami fluo. Haki tak samo, to są duże 6-0. To są akurat zestawy tak jak ten, że są uzbrojone od razu w dwa troki. Bo mamy możliwość powiedzmy zakupienia czy zrobienia sobie samemu nawet powiedzmy, tak? No bo w sumie potrzebujemy tak naprawdę kawałek żyłki zakończony powiedzmy krętlikiem z agrafką. Robimy sobie trok
trok na żyłce i do tego troka możemy dołączyć sobie, powiedzmy, sam zestaw taki na sam zestaw taki, powiedzmy, o, tak jak ten jest, prawda? Ten kawałek. Tylko ten kawałek jest akurat krótki, to takie zestawy możemy sobie tak samo dołączyć do zestawu naszego, którego sobie wykonamy. Możemy to zrobić, ewentualnie możemy, powiedzmy, tak samo sobie, nie wiem, zakupić w sklepie. Są takie właśnie gotowe również zestawy tej firmy. Tak samo właśnie, tu jest akurat, są dwa trójniki zamontowane, długość całego zestawu jest 260 cm, są dwa trójniki i kawałek 84 cm tej żyłki końcowej ewentualnego do zebrania. Główna żyłka jedynka, 60 do zerwania. I wtedy do takiego zestawu, gdzie mamy dwa trójniki zamontowane, możemy zamontować sobie te również właśnie zestawy boczne. Te zestawy boczne, tak jak na przykład ten, jest też hak samozacinający, fluorescencyjne rurki, jakaś blaszka do wabienia ryby. Tu mamy zestaw z dwoma hakami. Haki są mniej więcej około 4-4-0. Też jakaś ośmiorniczka jest na dole zamontowana. Rurki fluorescencyjne, jakieś czerwone takie, powiedzmy, krętliki. No tak, żeby to nam wabiło. Ważna sprawa, żeby było coś fluo, bo przepraszam, bo łowimy na głębokościach 100 metrów, to już niestety, ale światło tam tak dobrze nie dochodzi. No i dobrze, żeby coś nam, powiedzmy, tam delikatnie świeciło. Raz to nam wabi ryby, raz nie, bo są takie przypadki, że te ryby łowią tak naprawdę na zwykły hak z żyłką. Tak samo filet założony, bez żadnego świecenia i też są bardzo fajne rezultaty. Ale to za moment. Tu mamy również jakąś kałamarnicę z dwoma hakami. Tu mamy też jakąś tam większą, powiedzmy, kałamarnicę z dużymi dwoma hakami. Tu już możemy zamontować sobie, powiedzmy, jakiegoś takiego czarneka, nawet z 15-20 cm całego. Ten zestawik jest o tyle fajny, że tu mamy w środku styropian i ten zestaw sam nam wyprowadza rybę nad dno i utrzymuje nam ją nad dnem. Tak jak pokazałem Wam wcześniej, ten zestaw, powiedzmy, taki już dłuższy, 260 cm, również są takie zestawy 110 cm, tak jak powiedziałem wcześniej, w zależności od długości wędki, jaką stosujemy. Tu są również takie trochę już też mocniejsze zestawy. Ten jest jakąś rurką plastikową, tu jest jakimś metalem do też bocznego wyprowadzenia tego zestawu, żeby się ładnie prezentował. No, fantazje mają, ale powiem, że ta fantazja naprawdę sprawdza się. Tak więc jeszcze pokażę Wam, bo nie tylko używam zestawów norweskich, no bo tak jak każdy wędkarz i ja, lubię eksperymentować, kombinować na wodzie. Jeżeli jest chłodniejsza, powiedzmy, pogoda, brzydsza, no to wiem doskonale już, że zestawy zwykłe, żeby było jak najmniej tych, powiedzmy, bajerów poukładanych, z mniejszymi hakami, sam filet, nieduży filet opuszczonym na dno, przynosi nam efekty drobniejszej morwy. Taki sam mieliśmy przykład właśnie w zeszłym roku. Pierwszy turnus był dosyć wieczny, naprawdę nas wychuśtało zdrowo, ale i też ryby nie były zainteresowane. Nie były ryby zainteresowane zestawami takimi świecącymi. Większe efekty były właśnie na zwykłe haki bez niczego, chyba tam, powiedzmy, jakaś tam delikatny koralik, coś, żeby delikatnie zaświeciło nam na dnie. Ale tak czy inaczej, przy tej brzydkiej pogodzie w zeszłym turnusie, pierwszym wiosennym, u mnie na łódce mieliśmy, z ręką na sercu mogę powiedzieć, że około 60 drobnej molwy. Drobna molwa, czyli powiedzmy 2-5 kg w tych granicach. Przypływaliśmy codziennie, mieliśmy około 10-15 sztuk. A nawet powiem Wam, że później tak samo pokażę Wam raz ten zestaw,
Na taki zestaw z ośmiorniczkami niebieskimi kolega na nauce był, zakładał kawałki czarniaka, tego fileta, i tak samo na taki zestaw pociągnął naprawdę bardzo, bardzo fajną ilość niewielkich morw. Tak więc stosujemy również i zwykłe haki, bez niczego. I to tak jak wspomniałem, że jeżeli mamy brzydką pogodę, to wtedy załóżmy sobie taki hak i poczekajmy, bo mogą być fajne wyniki. Tu mamy również zrobiony przeze mnie zestaw też fluo, może nie jest tak bardzo mocno wyzywający, ale ten zestaw na przykład jest z dwoma hakami, jeden większy, drugi mniejszy, taki zestawik. I teraz ten, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby filet był ładnie ułożony, filet to jest moja ręka. Wbijamy, przekładamy najpierw sobie ten hak z jednej strony, z drugiej wyciągamy, robimy sobie tą nacięcie tego fileta końcowego, a tym naprężamy filet, żeby nam się ładnie układał. To jest tak samo i taki zestawik. Tu mam również zestawik z dużym hakiem, samozacinającym się. Duży hak samozacinający się, mały hak do wyprostowania zestawu i też jakieś delikatne krętliki właśnie do fluorescencyjne, żeby nam to świeciło. No ja staram się używać dużych haków, o tak, gdyż ja staram się pływać za dużą rybę. No, ja już połowiłem na tych wodach dosyć często i gęsto i tak naprawdę no, nie rajcuje mnie, żebym nałowił powiedzmy tych ryb już Bóg wie jaką powiedzmy ilość, a staram się tak naprawdę pływać za okazami. Tak więc tak samo taki zestawik. Tak więc tu mamy molwy. Słuchajcie, teraz może powiem Wam na temat jeszcze witlinków. Witlinki również łowimy przy dnie. Ja akurat łowię na takie zestawy również mikadowskie. Już Wam to prezentuję. Jest to zestaw z trzema hakami. Bardzo fajnie się prezentuje. Mamy takie boczne odnogi z drutów, kawałki 15-centymetrowe żyłki od tych drutów, gdzie zakończone są właśnie hakami. Haki są 1-0. Na te haki zakładamy kostki, takie 2x2 cm z fileta i opuszczamy tak samo na dno około pół metra. Jeżeli trafimy na stado tych czarniaków, mówię stado witlinków, naprawdę bardzo fajna zabawa, bo nawet i 3 na raz możemy wyciągnąć. Witlinki szukamy na głębokości 40-80 metrów, również na spadach. Jeżeli powiedzmy będziemy sobie łowili i ktoś trafi witlinka na wędkę, warto jest wrócić się od razu, wejść jeszcze raz w dryf, powiedzmy nie wiem, z 2 metry z boku do 5 metrów z boku i szukać tej ryby, bo ona też chodzi przy dnie też stadami i można sobie fajnie połowić. Tak samo i plamiaki. Plamiaki tak samo trafiam właśnie przy dnie, na przykład na pilkery, jak sobie łowię. I jak wrócę powiedzmy raz, drugi, trzeci, czwarty w to samo miejsce, wrócę dryfem łódki, no potrafię wyjąć kilka ładnych plamiaków. Jeżeli chodzi jeszcze o te witlinki całe, to nie musimy łowić tylko i wyłącznie powiedzmy na takie zestawy. To jest zestaw powiedzmy pokazowy dla Was, tak? Wy możecie sobie zrobić z normalnej żyłki 3 wiązania do haków na żyłce, zamontować sobie haki 1-0, do tego zamontować do tego tak samo haczyki 1-0, kawałki mięsa i również to nam zda egzamin. Tak więc witlinki to mamy akurat takie proste zestawy, łowienie.
Słuchajcie, powiem parę zdań jeszcze na temat bardzo ważnej sprawy, tak naprawdę dla mnie, nie tylko dla mnie, ale tak samo i dla Was. Nie wypływamy łódkami powyżej 7 metrów na sekundę. Z tego względu, gdyż powyżej 7 metrów na sekundę są duże fale i teraz mała przyjemność tak naprawdę łowienia jest na takiej wodzie przy takim wietrze, mało że strasznie nami huśta. Nie wszystkie osoby są wytrzymałe na chorobę morską, znamy efekty uboczne choroby morskiej. Nie widzę przyjemności tak naprawdę, jeżeli my siedzimy na tej łódce, ledwo co my siedzimy, utrzymujemy równowagę, a jeszcze mamy łowić rybę. Dryf mamy wtedy potężny, robi nam się struna, że 250 metrów, 300 metrów plecionki nam wyjdzie, bo jeżeli tu mamy łódkę i mamy dryf, no to to niestety wychodzi tak, odpuszczamy. Nie ma sensu, to jest udręga, a jeszcze druga sprawa medalu, że jeżeli ktoś zostanie na wodzie, to niech sobie zdaje sprawę z tego, że ja muszę po tą osobę ewentualnie wypłynąć. Nie daj Bóg, że mu się popsuje łódka na przykład, tak? Nowy telefon do mnie, czy tam powiedzmy do Aleksandra, który jest na miejscu również jako obsługa naszego ośrodka, no i panowie ratujcie. Uwierzcie, że my też mamy rodziny, dzieci i też chcemy z tych wypraw wrócić cali. Tak więc zdrowy rozsądek, moi drodzy, i nie wychodzimy na wodę powyżej 7 metrów na sekundę. Teraz może powiem parę zdań na temat pilkerów. Słuchajcie, jeżeli mamy naszą plecionkę zakończoną krętlikiem i agrafką, to tak samo jak mówiłem przy zestawach molwowych czy ewentualnie wiklinkowych, zastosujmy sobie, jeżeli oczywiście nie używamy zestawów dorszowych, tak? To zastosujmy sobie fluoro, jakiś tam powiedzmy karbon, nie wiem, 40, 50, 60, jakiś tam, nie wiem, do 80 cm i do tego zamontujmy sobie pilkera. Będziemy mieli zaczep, zrywamy tylko i wyłącznie pilkera z kawałkiem żyłki i zostawiamy plecionkę do następnego łowienia. Bo już miałem kilka przypadków, że osoby montowały od razu pilkera do plecionki, no i niestety potrafili zerwać około 200 metrów plecionki, no i wtedy się robi problem. Jeżeli ktoś ma zapasową, to tak. Ja też oczywiście na wyjazdach mam tam powiedzmy, nie wiem, 2-3 sztuki zapasowe. Tak więc z kolegami mogę się jakoś tam powiedzmy podzielić, dogadać. No ale miałem taki wyjazd, że chyba 4 osoby zerwały te plecionki, no i był problem, o tak. Pilkery. Do pilkerów możemy również stosować różne zestawy dorszowe. Tak naprawdę tam z kolegami różnymi rozmawiam, mówią, a to na zielony kolor biorą, na żółty, na czerwony, na fioletowy, na niebieski. No ja akurat tak zauważyłem, że ten kolor powiedzmy czerwony i niebieski to jest taki bardziej kuszący te ryby. I dlatego takie zestawy powiedzmy sobie używam, aczkolwiek jestem zwolennikiem mówieniem na samego pilkera, bo ten pilker w tym momencie inaczej pracuje. Te zestawy trochę nam to zwalniają. Zestawy jest fajnie zamontować, jeżeli trafimy powiedzmy na jakieś tam większe stado dorszy, wtedy możemy zamontować sobie zestawy i pociągnąć 2-3 dorsze naraz. Tak więc takie zestawy, mówię, ja tak samo z nich czasami korzystam. Będę miał je tak samo u siebie w razie czego, jeżeli ktoś by wyrwał na wyjeździe jakieś tam powiedzmy zestawy dorszowe czy pilkery. Mam tego mały zapas, tak więc zapraszam w razie czego i będziemy się ratowali. Dobrze jest do pilkera, moi drodzy, dołożyć kawałek fileta. Fileta dołożyć zapiąć na kotwicę i taki pilker z filetem bardzo fajnie się sprawdza. Nie tylko na dorsze, ale tak samo jeżeli łowimy przy dnie i na takiego pilkera z mięsem też i często i gęsto trafiają nam się, przepiają się nam molwy. Tak więc to jest tak powiedzmy takie zestawy, ten łowienie na pilkery, zresztą bardzo, bardzo podobne. Bardzo podobne jak na Bałtyku, tylko na Bałtyku nasz kuter wozi. Pokazuje nam mniej więcej, napływa na ławicę ten dzwonek, tak rzucamy i łowimy. Tutaj niestety musimy sami popływać i musimy sami tą rybę sobie namierzyć. I naprawdę, słuchajcie, bo niektórzy jak jadą na wyjazd, to myślą, że gdzie rzucą, tam rybę będą mieli. Nie, nieprawda. Za tą rybą naprawdę trzeba pływać. Trzeba popatrzeć na mapę, zobaczyć mniej więcej, jak jest ukształtowany teren i przy tych skosach, jeżeli
mniej więcej tak sobie upatrujemy 40-60 metrów, żeby były właśnie skosy pionowe ściany i tam się kierujemy i tam staramy się tą rybę namierzyć i tam szukać. I podpływamy, rzucamy 2-3 razy, jeżeli nie ma tej ryby, płyniemy dalej i jej szukamy. Ja tak samo naprawdę robię kilometry na tej wodzie, żeby zlokalizować jakąś rybę. Oczywiście wracamy z efektami, zresztą to nie tylko ja, bo tak samo łowią koledzy, którzy już tak samo jeżdżą kilka ładnych lat na Norwegię. No i taki jest system łapania. Są górki, to my tak zwane, nazywamy to te górki czarniakowe. To jest wypłycenie, moi drodzy, powiedzmy ze 100 metrów do 15 metrów. Jeżeli takie wypłycenie namierzymy, bardzo dobrze jest tą górkę opłynąć dookoła, bo tak jak powiedziałem wcześniej, są potężne stada czarniaków, a pod tymi czarniakami są też fajne dorsze. I teraz mamy górkę, opływamy, nie jesteśmy w stanie tego nie widzieć, bo na echosondzie pokazują nam się potężne stada czarniaków. I wtedy bierzemy sobie zestaw tak zwany makrelowy, opuszczamy w te czarniaki, łapiemy powiedzmy, nie wiem, 4, 5, 6, 6 na raz. Słuchajcie, ja pływam po tej wodzie, jak wspomniałem, kilka ładnych lat, próbowałem różnych zestawów makrelowych i zostaję przy tym. Zostaję przy tym mikadowskim, to jest dla mnie killer tak naprawdę, jeżeli chodzi o czarniaki i makrele. Ten zestaw naprawdę jest bardzo, bardzo łowny, zresztą już udowodniłem to niejednemu wędkarzowi będącemu ze mną na wodzie, bo też mówią, a ty łowisz te czarniaki, a my nie. Proszę bardzo, masz, spróbuj. No i faktycznie tak samo się przekonują, że jednak to jest zestaw, który naprawdę mocno się sprawdza. Ten zestaw ma dwie wady. Ten zestaw ma dwie wady, gdyż ten krętnik, który jest na tym zestawie, on się do niczego nie nadaje. Naprawdę do niczego się nadaje, ten krętnik od razu ucinam, zakładam nowy krętnik. No i niestety jak się nam uczepią powiedzmy czarniaki, jak trafimy takie stado, nie wiem, na przykład około kilograma, żeby miały, jak się nam czepią powiedzmy 4-5 sztuk, ten zestaw potrafią nam porwać. Ale ja na takie zestawy wyciągnąłem już kilkanaście ładnych dorszy takich powyżej 10 kg. W zeszłym roku, drugi sezon, 17 kg dorsza wyjąłem na ten zestaw. Tak więc... Taki zestawik, jak opuścimy sobie do wody, wtrafiamy w stado czarniaków i opuszczamy w tym momencie z tymi czarniakami poniżej stada tych czarniaków. Czyli mamy głębokość na przykład 60 metrów, stado czarniaków pokazało nam się na głębokości 20-40 metrów. Opuszczamy to na jakieś 50 metrów ten zestaw z zaczepionymi czarniakami. I naprawdę pod tym stadem pływają przepiękne, duże dorsze i czarniaki. Wrócę do hamulca, podstawa. Musi być ustawiony, bo jak taki dorsz nam przyłoży powiedzmy z 10-15 kilo na taki zestaw, on od razu nam odjeżdża. Mamy źle hamulec ustawiony, ten zestaw od razu nam strzeli. Tak więc hamulec ustawiony i jesteśmy w stanie naprawdę wyciągnąć taką rybę, również taki zestaw po delikatnym ciągnięciem. Ja teraz stosuję jeszcze po tych latach powiedzmy jakiegoś tam pływania i doświadczenia. Ja sobie teraz sam przewiązuję te zestawy, biorę słuchajcie, duży hak i ten haczyk, ten zestaw, haczyk powiedzmy tam ile tu ma, 3-4 cm, dowiązuję do tego haka, dużego haka. Robię sobie na główne 70 4 4 wiązania pod te haki i taki zestaw sobie opuszczam do wody. Czarniaki mi się czepiają najpierw na te haki i potem opuszczam ten cały zestaw właśnie pod to stado. Duży dorsz, jeżeli atakuje, to on zasysa nam całego czarniaka i zasysa nam hak. I w tym momencie zaczynamy go na ten duży hak. Już się nie martwimy, że nam się zestaw podwie. Główna 70. Ciągniemy do góry bez większego problemu. Tak więc mówię, no ostatnio na takie zestawiki sobie tak samo poławiam, to sobie sam w domu już przerabiam i kręcę i są naprawdę rezultaty. Tak więc to mamy na temat czarniaków. Na jaki temat jeszcze możemy porozmawiać? Możemy porozmawiać jeszcze na temat rdzawce. Dobra? Słuchajcie, rdzawce łowimy na gumy. Można sobie łowić ciężko, można łowić sobie lekko. Bardzo fajna zabawa jest, jeżeli mamy powiedzmy
kij taki, nie wiem, do 35-40 gram, założymy główkę 25 gram, jakąś gumę o długości tam powiedzmy od 13 cm. Łowimy rdzawce na główkach, tak samo takich powiedzmy do 7 metrów, łowimy przy skałach, w toni, no musimy kombinować. To tak samo ryba pływa, porusza się, musimy ją namówić do brania, tak? Tak więc główki, no różne, to jest akurat 60-gramowa na przykład. Gumy w granicach 13 cm, różnego rodzaju, różnych kolorów zresztą. No mówię, ja używam akurat Mikado, inni używają innych firm. I na takie właśnie zestawy sobie staramy się łowić rdzawce. Tak jak jeszcze raz mówię, rdzawce staramy się łowić przy skałach pionowych, ewentualnie tak samo w górkach, takich 6-7 metrów. Tak samo one siedzą i na dołkach 60-metrowych, bo to często i gęsto na pilkera też wyciągniemy rdzawca jakiegoś ładnego z głębszej wody. Jeszcze chciałem Wam pokazać jedną rzecz, tak samo gumy. To są gumy dosyć duże, to jest ciężar 320 gram. Do zbrojki tu mam tak samo magnesiki zamontowane, żeby nam się te haczyki fajnie trzymały. Akurat mam zapięty, ale o, widzicie? I w tym momencie, jeżeli mamy magnesik i mamy branie powiedzmy ryby, a ja te gumy używam tak naprawdę na dorsza, ale również i na halibuta. I teraz jeżeli powiedzmy mamy branie ryby, no to ryba jeżeli bierze na mnie po całości, o tu też ten ogon to ładnie poharatany. Jeżeli bierze nam ryba chimerycznie, będzie sprawdzała, ma cała, łapie nam za koniec, łapie nam się na naszą dozbrojkę i również od razu mamy hol do góry. Duży, potężny hak. Jeżeli łowię dorsze, to albo przy, jeżeli namierzę powiedzmy tam gdzieś na skosach, tam powiedzmy 40-60 metrów, to staram się mieć trochę przy dnie, trochę do góry, no kombinujemy. Tak samo i halibuty. Halibuty również biorą nam przy dnie, ale potrafią nam wypłynąć do góry 15-20 metrów za przynętą. Przezroczystość wody jest naprawdę bardzo fajna i ta ryba nam się za tą przynętą ruszy. Opuszczam sobie zestaw na dno lekkim dryfem, ruszając oczywiście tak samo wędką, żeby nam to się fajnie ten ogonek pracował. Jeżeli nie mam brań, podciągam do góry na jakieś, nie wiem, 10 metrów do góry, 15 metrów, nie mam nic, znowu opuszczam do dołu i tak sobie penetruję górkę całą, po bokach górki. No ryba, halibut no jest też również rybą stadną, ale tutaj naokoło Chitry nie zauważyłem, żeby jakieś tam potężne stada, w ogóle żeby stada jakieś tam halibuta nie namierzyłem i nie widziałem. Widziałem potężne stada halibuta, ale na soroi. Tak więc to chciałem Wam jeszcze pokazać, gumy. Proszę, kolor niebieski. Tu mamy, patrzcie, taki czarniaczek ładny. Brązowego z brokatem. Makrelka. To ma gramaturę 320 gram, ale są jeszcze lżejsze, mają coś chyba około 200 gram. Tak więc na takie gumy też można sobie fajnie połowić. Udanego wyjazdu, ciągnięcia bardzo fajnych ryb, żebyśmy mieli bardzo fajne wspomnienia z wyjazdu właśnie na te nasze morze norweskie, czyli nie nasze, tylko Norwegów, ale my akurat tam jedziemy teraz. I do zobaczenia w takim układzie na wodzie. Hejka!